Welon i Mucha. Zaprasza Gabriela Jelonek. Cześć, z tej strony Gabi Jelonek. Zaczynamy program Welon i Mucha, program o ślubach. I tym razem porozmawiamy o ślubach w czasie pandemii, o tych, które są już dozwolone, do 150 osób. I ponownie ze mną na antenie radca prawny Kinga Tesko, współautorka bloga Ślubne Potyczki Prawne. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Właśnie, ślub w czasie pandemii. Czy on będzie wyglądał inaczej niż taki tradycyjny? No już są jakieś obostrzenia, ale czy to na miastkę normalności można gdzieś mniej więcej powiedzieć, że będziemy mieli, czy tak nie za bardzo, tak ogólnie rzecz biorąc, bo zaraz przejdziemy do szczegółów. Ogólnie rzecz biorąc, mamy masę wytycznych, nowych wytycznych i zaleceń, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju. Śluby na pewno będą wyglądały troszeczkę inaczej. Mamy szereg nowych zaleceń. Zalecenia, z którymi należy, warto się zapoznać i które należy przyswoić i zastosować przy organizacji własnego ślubu i wesela. To może przejdźmy do szczegółów, bo na tym będzie najłatwiej nam się opierać. Pierwszy obowiązek, jaki jest nakładany właśnie na kogo? Na parę młodą? Czy na salę weselną? Czy kogo? No, napisane jest, że na organizatora zabawy weselnej. Obowiązek stworzenia listy gości i pracowników, którzy w tym czasie będą w pomieszczeniu, w budynku na tej zabawie. Jest to faktycznie jeden z obowiązków ciążących na organizatorze wesela. Zarówno same zalecenia Ministerstwa Rozwoju, jak i przepisy prawa jasno nie mówią, kto jest organizatorem wesela. Tak naprawdę musimy sięgnąć do naszych umów, które mamy zawarte, do sytuacji i stanu faktycznego, który pojawia się przy organizacji naszego własnego wesela. Inaczej będzie sytuacja wyglądała, jeżeli para młoda w większości własnymi siłami, własnymi środkami organizuje sobie to przyjęcie. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, jeżeli zlecimy znaczną część organizacji naszego przyjęcia, na przykład sali weselnej, która będzie odpowiadała na zdecydowanie większość usług, czy też obowiązków. Dlatego też każdorazowo oceniając to, czy kto ma obowiązki zrealizować zalecenia określone przez Ministerstwo Rozwoju, należy sięgnąć do naszych umów i ocenić, czy to my jako para młoda jesteśmy organizatorem tego wesela, czy może jednak sala weselna, która przejęła na siebie tak szeroki zakres obowiązków, że to tak naprawdę ona organizuje dla nas to przyjęcie. A co w sytuacji, kiedy nie wiemy dokładnie, kto jest tym organizatorem, nie jest to określone w naszej umowie. Mamy umowę na przykład na usługi gastronomiczne pomiędzy właścicielem sali i parą młodą. Czy wtedy trzeba podpisywać jakieś aneksy, jakoś to określać, żeby formalnie było wiadomo, kto jest organizatorem wesela i odpowiada za te wszystkie obowiązki, które na nas ciążą? Jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której znamy, że ciężko jest nam ustalić, kto jest organizatorem, czy para młoda, czy właściciel sali weselnej, warto usiąść z takim usługodawcą do stołu i porozmawiać na temat zaleceń, które są narzucone przez Ministerstwo Rozwoju. I punkt po punkcie, przechodząc do zalecenia, ustalić, która strona umowy będzie odpowiedzialna za którą część tych zaleceń. Część zaleceń Ministerstwa Rozwoju w sposób konkretny wskazuje, kto jest odpowiedzialny za realizację danego zalecenia. Wskazuje na przykład, że pracodawca ma takie i takie obowiązki, czy wskazuje też jakby na obowiązki usługodawców, którzy na tym naszym przyjęciu się weselnym pojawiają. Warto oczywiście po takich rozmowach pisać sobie te ustalenia w formie aneksu do umowy, czy załącznika do umowy, który będzie wspólnie podpisany przez obie strony i załączyć w każdej stronie umowy po jednym egzemplarzu do takiej umowy, abyśmy mieli też potwierdzenie tego, że takie ustalenia poczyniliśmy i że któraś konkretna strona jest zobowiązana do ich zrealizowania. Na tej liście muszą się znaleźć nazwiska, imiona i nazwiska zarówno gości, jak i pracowników sali weselnej, nie tylko także tych, którzy na przykład jak zespół czy fotograf się na tej imprezie pojawiają. Co dokładnie powinno być na tej liście? Czy jakieś szczegółowe dane tam powinny się pojawić? Czy są jakieś wytyczne, jak tę listę stworzyć? Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, lista powinna zawierać imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestników wydarzenia. Mam tu na myśli zarówno naszych gości, jak i usługodawców, którzy są obecni w tej samej przestrzeni naszego przyjęcia weselnego.
Mowa tutaj o danych kontaktowych. Nie wskazano konkretnie, o jakie dane kontaktowe chodzi. Czy chodzi tu o numer telefonu, adres mailowy, czy może jakieś inne dane kontaktowe, które są nam potrzebne. Dlatego też myślę, że spokojnie można posiłkować się zaleceniami, które zostały przedstawione dla innych branż. Tak na przykład dla sal zabaw wskazano, że lista powinna zawierać imię, nazwisko oraz numer telefonu. Ten zakres danych wydaje się wystarczający. Umożliwia nam szybki kontakt z osobami, które były na naszym przyjęciu weselnym, a w zasadzie nie kontakt nam, tylko kontakt ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może oczekiwać przedłożenia przez nas takiej listy w sytuacji, gdyby okazało się, że uczestnik naszego przyjęcia jest zakażony, bądź jest ryzyko, że może być zakażony, a tym samym dodatkowe osoby, nasi goście również powinni być objęci na przykład kwarantanną. Mhm. A jak długo taką listę należy przechowywać, żeby gdzieś ktoś był pewny, że te dane są, że one nie zaginęły i w razie czego można się z kimś kontaktować? Po stworzeniu takiej listy nie mamy obowiązku przekazania tej listy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten obowiązek pojawi się dopiero w momencie, kiedy ta Państwowa Inspekcja Sanitarna zwróci się do nas o przekazanie tej listy. Więc my tą listę sobie stworzymy, przechowujemy ją. Nie ma z góry określonego czasu, przez jaki powinniśmy taką listę przechowywać. Musimy do tego natomiast podejść w jakiś tam sposób racjonalny. A jeżeli wiemy, że okres kwarantanny trwa 2 tygodnie, to powinniśmy mieć świadomość, że przynajmniej w tym okresie 2 tygodni, jeżeli miałoby się okazać, że jeden z naszych gości jest zarażony, no to w tym okresie 2 tygodni ktoś się może do nas zwrócić, mam tutaj na myśli Państwową Inspekcję Sanitarną, z prośbą o przekazanie tych danych. Jeżeli przyjmiemy sobie zatem taki czas maksymalny 3-4 tygodnie, to w mojej ocenie to będzie maksymalny czas przechowywania takiej listy. Mhm. Tutaj zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ostatecznie dojdziemy do przekonania, że organizatorem przyjęcia weselnego jest sala weselna i sala weselna będzie odpowiedzialna za przygotowanie takiej listy, no to tutaj już tak naprawdę wejdą nam jeszcze wszystkie obowiązki wynikające z RODO. Sala weselna jako podmiot zobowiązany do przestrzegania przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych będzie miała dodatkowe obowiązki związane z przechowywaniem, zabezpieczaniem takiej listy, z poinformowaniem osób, które na tej liście się znalazły, o tym, że taka lista została utworzona, kto jest administratorem danych, w jakim celu ta lista powstała i jak długo ta lista będzie przechowywana. Jeżeli my jako para młoda jednak robimy tę listę, no to cóż, trzymamy ją w bezpiecznym miejscu, trzymamy ją w sejfie, w teczce, a później palimy, żeby nie było żadnych śladów, czy niszczymy w niszczarce. Czy jakby jak tutaj postąpić, bo raczej mało kto z nas ma do czynienia z listami na przykład na 150 osób i z ich danymi właściwie wrażliwymi, no bo dzisiaj jakby biorąc pod uwagę marketingowców, myślę, że każdy chciałby mieć taką listę, żeby właśnie promować swoje produkty. Niestety do tego często sprowadza się używanie numerów telefonów czyichś. Mamy do czynienia z danymi osobowymi, to nie będą dane osobowe wrażliwe, bo RODO konkretnie wskazuje, który katalog danych osobowych stanowi, który rodzaj danych osobowych stanowi dane wrażliwe. Natomiast mamy na pewno do czynienia z danymi, które są bardzo cenne dla marketingowców, tak jak sama wskazałaś. Więc oczywiście jak najbardziej fajnie, gdyby para młoda, która jednak weźmie na siebie ten obowiązek, chroniła w pewien sposób te dane, tak? Dane osobowe, które będą gromadzone na tej liście, są danymi osobowymi z całą pewnością. Natomiast jak wskazałam, to administratorem danych będzie sala weselna, ale administratorem danych nie będzie para młoda, nie będzie administratorem danych w rozumieniu RODO. To znaczy, że obowiązki, które wynikają z RODO, nie zostają nałożone na parę młodą. Oczywiście we własnym zakresie fajnie jest, dobrze by było, gdyby para młoda jednak nie wyrzucała takiej listy od tak po prostu. Może lepiej po prostu stworzyć ją w Excelu, zapisać na komputerze i po tych 4 tygodniach usunąć i zapomnieć o takiej liście. Mhm. Welon i Mucha.
Wracamy do naszej rozmowy. Słuchacie audycji Welon i Mucha, audycji o ślubach. Gabi Jelonek na antenie i ze mną jako gość na połączeniu telefonicznym Kinga Tesko, radca prawny, współautorka bloga Ślubne Potyczki Prawne. I rozmawiamy o ślubach po nowemu, czyli ślubach w czasie pandemii, tych, które już są dozwolone. Kolejna kwestia, kolejne zalecenie, które się pojawiło, to obowiązek stworzenia odstępu między stolikami. A jeżeli tego odstępu nie będzie, to zrobienie takiej przegrody. Teraz jakbyś mogła nam wyjaśnić, jak to technicznie ma wyglądać. Wiem, że przygotowanie planu stołów jest nie lada wyzwaniem dla wszystkich. Sama przyznam, że też dla mnie to nie było proste zadanie obsadzić gości w odpowiedni sposób. Dlatego też dodatkowe wytyczne i zalecenia, które się pojawiały, z pewnością utrudnią usadzanie tych gości parze młodej. Ma być mniej osób przy stolikach. To jest pierwsze zalecenie. Ile osób mniej? W zasadzie tak naprawdę pierwsze zalecenie to usadzanie gości tak naprawdę w ten sposób, że bierzemy pod uwagę rodzinę i te wspólnie zamieszkujące razem. Czyli jeżeli mamy możliwość usadzenia tych gości, którzy wspólnie zamieszkują przy jednym stoliku, usadzamy tych gości przy jednym stoliku. Jeżeli takiej możliwości nie ma, wtedy mamy obowiązek zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi poprzez redukcję osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia. Czyli jeżeli mieliśmy standardowo 10-osobowe stoliki, teraz te stoliki robią się nam 8-osobowe. Mm-hmm. Ponadto zalecane jest usadzenie gości po obu stronach tak, aby goście nie siadali vis-a-vis siebie, czyli tak zwana szachownica. I ważne jest przy tym również to, żeby między blatami stolików zachować odległość. Ta odległość powinna wynosić 2 metry, natomiast jeżeli tej odległości nie możemy osiągnąć, to możemy zmniejszyć ją do 1 metra, natomiast wtedy musimy zastosować przegrodę wysokości dodatkowo 1 metra. Mm-hmm. Czyli ponad blat stolika mimo wszystko coś musiałoby wystawać. Czyli te obrazki, memy z pleksą między stolikami wcale nie są fikcją. Okazuje się, że być może w niektórych przypadkach będzie to konieczne. Kolejna rzecz, która dotyczy także stołów i obsługi, to to, że nie można już robić bufetów szwedzkich, stołów szwedzkich, czy też wiejskich stołów, takich barów kawowych, ani też stawiać dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Jak tutaj to rozwiązać, aby mimo wszystko ci goście właśnie dostali coś do jedzenia, a na przykład po prostu w naszej umowie było to, że szwedzki stół obowiązywał na całym weselu i nie ma tylu kelnerów. Co tutaj się wtedy dzieje? To prawda, niestety te przestrzenie samoobsługowe, czyli wszystkie nasze ulubione słodkie stoły, stoły wiejskie, bary, wedy, których sami możemy sobie korzystać, zostają wyłączone. Chyba że może już zapewnimy osobę, która będzie obsługiwać nam te miejsca. Czyli co do zasady nie możemy, ale jeżeli zapewnimy obsługę, to takie miejsce może powstać. Tak naprawdę do każdego takiego miejsca, czyli jeżeli osobno mamy na przykład barek z alkoholami, osobno mamy słodki stół, osobno mamy szwedzki stół, do każdego takiego miejsca powinna być wyznaczona 1 dodatkowa osoba do obsługi. Jeżeli połączymy te stoły, to 1 osoba obsługująca takie 1 wspólne miejsce powinna wystarczyć. No oczywiście tu jak najbardziej trzeba porozmawiać z organizatorem czy tam właścicielem sali weselnej, która doradzi nam, czy 1 osoba do obsługi 150 osób w przypadku takiego większego słodkiego stołu wystarczy, czy takich osób powinno być więcej. Czy to oznacza też, że na stołach, takie też pytania się pojawiły od naszych słuchaczy, do których przejdziemy na koniec audycji, natomiast to już tutaj chciałam zadać, że na stołach gości nie mogą także pojawiać się na przykład półmiski z mięsami, czy też sałatki, z których każdy może sobie coś nałożyć? Poniekąd jest to samoobsługowa przestrzeń, jakby na to nie patrzeć. Jeżeli przyjmujemy, że goście nie mogą siedzieć vis-a-vis siebie, jeżeli przyjmujemy, że mamy mieć 1 kelnera przypisanego do maksymalnie 15 gości i jeżeli mamy wyłączone te przestrzenie samoobsługowe, to w mojej ocenie również taki bufet znajdujący się na stole powinien być wyłączony, chyba że zapewnimy jego obsługę. Mhm. Już zaczęłaś mówić o kelnerach, których gdzieś ilość też jest konkretnie wyznaczona, czyli 1 kelner, który obsługuje 15 osób i najlepiej
te same osoby, żeby się gdzieś nie miksować między gośćmi. Oni muszą, zarówno jak obsługa sali, tak samo jak obsługa sali, muszą mieć na sobie maseczki i rękawiczki, bądź pewnie przyłbice. Tak? Zgadza się? Tak, tak, tak. I kto jeszcze, no kelnerzy tu jest jasna sprawa, kto jeszcze musi nosić te środki ochrony osobistej? Czy na przykład fotograf, zespół, który też śpiewa przecież? I to może być utrudnione wykonywanie pracy trochę. Jak to wygląda? Goście, na pewno para młoda w czasie przyjęcia nie mają obowiązku zachowywania tej ochrony osobistej, trzymania maseczek. Jeżeli ktoś chce nosić tą maseczkę, oczywiście nie możemy mu tego zabronić. Jeśli chodzi zaś o pozostałe osoby z obsługi, takie maseczki powinni mieć, powinny być traktowane te osoby jako obsługa. Mhm. Pamiętajmy, tym się nie trzeba martwić, że wszyscy goście weselni i para młoda na sali nie muszą mieć na sobie maseczek, więc gdzieś ten komfort zabawy będzie trochę większy. Kolejna rzecz to dezynfekcja sali i toalet. Powinna być częściej i tu też wyznaczono dosyć konkretne obowiązki. W tych wytycznych powiedziane jest, że na sali powinny znaleźć się środki do dezynfekcji rąk zarówno dla gości, jak i dla obsługi, a także tabliczki informujące o tym, że istnieje zagrożenie koronawirusem i jak się przed nim chronić. I tutaj pytanie. Kto takie środki do dezynfekcji rąk dla gości i dla obsługi powinien zapewnić? Albo tu jest jakiś może podział, kto dla gości, a kto dla obsługi? Para młoda z całą pewnością powinna poinformować swoich gości o tym, że jeżeli ktoś jest na kwarantannie, jeżeli jest chory, ma objawy, nie powinien stawiać się na takim przyjęciu ze względów bezpieczeństwa. Ponadto para młoda powinna również poinformować swoich gości o zasadach, jakie obowiązują w trakcie ich przyjęcia weselnego. Ta informacja może być przekazana czy to poprzez kontakt telefoniczny z naszymi gośćmi, czy poprzez wywieszenie informacji na wejściu na salę weselną. Jeśli chodzi zaś o samą dezynfekcję, tutaj oczywiście te środki do dezynfekcji zapewnia w zależności od tego, kto jest organizatorem. Jeżeli para młoda sama organizuje sobie takie przyjęcie, na przykład w domu, organizuje sobie takie przyjęcie w remizie i sama odpowiada za jakby tą przestrzeń, w której odbywa się to przyjęcie, to ona te środki do dezynfekcji swoim gościom powinna zapewnić. Jeżeli zaś mamy do czynienia z restauracją, z hotelem, z taką profesjonalną już przestrzenią, która świadczy nam te usługi organizacji przyjęcia weselnego, usługi gastronomiczne, to wtedy te obowiązki związane ze środkami do dezynfekcji spoczywają na właśnie tym podmiocie. Mm-hmm. Dodatkowo toalety też powinny być odkażane przynajmniej co godzinę, no i nie zaleca się używania klimatyzacji w salach, co dosyć trudno jest mi sobie wyobrazić przy na przykład 40-stopniowym upale. Tak wygląda lato ostatnio w Polsce, a zamiast tego powinno się te sale wietrzyć. Natomiast te wytyczne, tak jak już rozmawiałyśmy trochę poza anteną, są dosyć niespójne, bo z jednej strony nie zaleca się używania klimatyzacji, a z drugiej zaleca się wymianę filtrów. I tak w sumie tak. Nie wiadomo, jak do tego podejść. Niestety to nie jest jedyny przypadek, gdzie takie nieścisłości pojawiają się, czy to w rozporządzeniach, czy to w zaleceniach, które są nam przedstawiane. Welon i mucha. I jesteśmy z powrotem na antenie. Kinga Tesko, radca prawny, współautorka bloga Ślubne Potyczki Prawne, gdzie też znajdziecie szczegóły na temat nowych ślubów i w ogóle prawa w kontekście właśnie ślubów i wesel. Kinga Tesko jest z nami właśnie na antenie. I wracamy do wytycznych, które pojawiły się na temat ślubów po nowemu, tak zwanych Corona Wedding, jak to już hashtag powstał. Grunt, żeby przetrwać, to już w tym trochę śmialiśmy się na jednej z naszych grup, Panny Młode Wielkopolska, która też jest powiązana z tą audycją, że jakby trendem na ten rok już nie jest nawet trend eko, boho czy jakikolwiek inny, tylko trendem jest przetrwanie i w ogóle zorganizowanie wesela. Coś w tym jest, biorąc pod uwagę to, co się dzieje.
wracając do tych wytycznych, dobrym zwyczajem jest zapewnienie usługodawcom, na przykład zespołowi, fotografowi, DJ-owi czy kamerzyście, miejsca przy specjalnym stoliku, gdzie oni mogą spokojnie zjeść, czegoś się napić, no, tym bardziej, że ich praca często trwa około 10, 11, czasami 12 godzin. Czy tym razem, biorąc pod uwagę wytyczne, taki zespół i fotograf nie będzie mógł zjeść żadnego posiłku? Nie do końca się z tym zgodzę. Ograniczenia, które są zalecenia, wskazują na to, że tacy usługodawcy mają ograniczyć spożywanie posiłków w miejscu montaży, demontaży. To nie będzie ich tak naprawdę miejsce montaży czy demontaży. Mhm. Bardziej chodzi o tych usługodawców, którzy pojawiają nam się na ten czas, nie wiem, zamontowania dodatkowego oświetlenia, nagłośnienia, a nie usługodawców, którzy są z nami przez cały czas przyjęcia. Więc tutaj to ograniczenie dotyczy spożywania posiłków w miejscu montaży, demontaży, a nie zupełnego ograniczenia spożywania przez te osoby posiłków. To myślę, że sporo osób odetchnęło teraz z ulgą, bo mi też naprawdę trudno było sobie to wyobrazić, jak można zostawić kogoś na tyle godzin bez szklanki wody, szczególnie jak na przykład jest wokalistą. To byłoby dosyć trudne. Sama tego sobie nie wyobrażam. Pojawiły się też zalecenia na temat tego, w jaki sposób uczestnicy imprezy powinni dojechać na wesele czy też na ślub. To jest dosyć ciekawe. Tak, to jest to, że nie zaleca się dojazdu uczestników imprezy i pracowników komunikacją zbiorową. Czyli tak naprawdę ci nasi goście powinni przyjechać w miarę możliwości swoimi samochodami czy też samochodami rodziny, tak żebyśmy pominęli ten aspekt ryzykowny, którym jest komunikacja zbiorowa, czy to tramwaje, czy autobusy. Natomiast w mojej ocenie nie widzę problemu z tym, żebyśmy na przykład zapewnili naszym gościom transport autobusem, oczywiście takim wynajętym autobusem, bo zakładam, że o taki autobus czy tam autokar pary młode mogą pytać. Oczywiście z zapewnieniem środków ostrożności, to już tak naprawdę musimy ten obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby i odległości tych naszych gości w tym autobusie ustalić z firmą transportową, która dla nas będzie taką usługę świadczyć. Dobrze. Jak dla mnie to nie będzie komunikacja zbiorowa. Mhm. O, proszę. To teraz słowa klucze, które pojawiły się w czasie odmrażania wesel. 150 osób. I tutaj pojawiło się kilka pytań, wątpliwości też naszych słuchaczy. Czy te 150 osób to są sami goście? Czy to są goście plus cała obsługa? Padło też pytanie, czy w 150 osób wliczają się także dzieci? Rozporządzenie, które aktualnie nam obowiązuje i określa nam tą liczbę osób, przewiduje, że do odwołania zakazuje się organizowanie innych imprez, spotkań, zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób i przyjęcia weselne mogą być organizowane od 6 czerwca 2020 roku. Mowa tutaj o uczestnikach spotkania do 150 osób. Uczestnikiem spotkania oczywiście jest dziecko, są goście, to dziecko jest również naszym gościem, więc jak najbardziej do tych 150 osób wliczamy gości. Natomiast rozumiem skąd wątpliwość. Przepis wyraźnie nie wyłącza nam, tak jak na przykład w kościołach, usługodawców, czyli obsługi, czyli naszego zespołu, który niejednokrotnie jest 5-6-osobowy, fotografa, kamerzysty. Możemy tak naprawdę tylko tutaj oprzeć się nie na przepisach, tylko na tym, co usłyszeliśmy na konferencji od prezesa Rady Ministrów, że do tych 150 osób nie powinniśmy wliczać obsługi. Tylko tak jak mówię, tak podkreślam, że tak naprawdę to są tylko i wyłącznie słowa przekazane w ramach konferencji. Nie jest to wprost określone w rozporządzeniu, natomiast można wnioskować, że jeżeli rozporządzenie mówi o spotkaniu osób, to dotyczy tak naprawdę tylko naszych gości. Nasza obsługa się z nami nie spotyka, interesuje z nami, a wykonuje jakby inną część usługi, więc moglibyśmy przy takiej wykładni próbować dojść do tego wniosku, że do tych 150 osób oczywiście wliczamy dzieci, ale nie wliczamy osób. Podam taki przykład jednej z odpowiedzi, która pojawiła się na naszej facebookowej grupie. Dziecko też człowiek, też się wlicza w ten limit gości. Ja się tutaj oczywiście trochę śmieję. Natomiast takie pytanie z Państwa strony gdzieś padło, więc staramy się to z Kingą razem wyjaśnić. Welon i Mucha.
Rozmawiamy o ślubach w czasie pandemii. Kinga Tesko, radca prawny, współautorka bloga Ślubne Potyczki Prawne, ze mną nadal na antenie. I teraz pytanie, które będzie pewnie takim uzupełnieniem naszej poprzedniej audycji. Jeżeli jej nie słyszeliście, to ona była właśnie o tym, jak zorganizować całe ewentualne przełożenie wesela, albo kiedy należą nam się pieniądze, właściwie zwrot pieniędzy, jeżeli nasz ślub nie mógł się odbyć. Natomiast przejdziemy trochę teraz do innego przypadku, czyli momentu, kiedy właśnie od 6 czerwca można organizować wesela. Zakładam, że na przykład na 6 czerwca bądź w ogóle w czerwcu mieliśmy to wesele zaplanowane, ale z jakiegoś powodu to wesele nie może się odbyć. Bo nie mamy na przykład dokumentów, choć sala jest na przykład gotowa na to, żeby przeprowadzić tę imprezę. I w miesiącach letnich albo sami po prostu nie czujemy się bezpiecznie, żeby takie wesele zorganizować. Co w takiej sytuacji? Czy tutaj ponosimy pełną odpowiedzialność i konsekwencje za swoją decyzję? Tak naprawdę każdy przypadek powinniśmy interpretować indywidualnie w oparciu o umowy, które zostały zawarte i możliwości, które te umowy nam dają. Z doświadczenia wiem, że właściciele sal weselnych czy inni usługodawcy chętnie porozumiewają się z parami młodymi, przenoszą wesela zaplanowane na czerwiec, lipiec, na inny dogodny dla pary młodej termin. Para młoda natomiast musi mieć świadomość tego, że no, aktualnie nie mamy sytuacji siły wyższej, ale mogą świadczyć swoje usługi, mogą wykonywać dla nas te przyjęcia, więc muszą liczyć się z ryzykiem poniesienia kosztów w przypadku wydatku, w przypadku zaliczki czy ewentualną inną dopłatą, która by z takiej umowy mogła wynikać. Tylko tak jak mówię, podkreślam, każdy ten przypadek powinniśmy interpretować indywidualnie, oceniając treść umowy, oceniając jakim rodzajem umowy mamy do czynienia i dopiero w ten sposób możemy uzyskać konkretną odpowiedź i konkretne rozwiązanie dla indywidualnego przypadku. To jeszcze tylko przypomnijmy, że pary, które w czasie lockdownu, czyli ogólnonarodowego zamknięcia wszystkich w domu, zostań w domu, tak to nazwijmy, nie mogły wziąć ślubu ani zorganizować wesela, no bo ani restauracje nie mogły działać, ani nie można było się spotykać i tak dalej. Gdzieś te pieniążki swoje mogą odzyskać, tak? Tak, jak najbardziej. W czasie, kiedy sale weselne nie mogły wykonać umowy, mieliśmy do czynienia z przypadkiem siły wyższej, który był niezależny i od pary młodej, niezależna od sali weselnej. Jeżeli w tym czasie doszło do niewykonania umowy, to zadatek powinien być zwrócony, ale nie w dwukrotnej wysokości standardowych warunkach niewykonania umowy, tylko w jednokrotnej wysokości. I po szczegóły, kiedy i w jaki sposób możecie te pieniądze odzyskać i kiedy właściwie tak naprawdę przysługuje wam prawo do tego, abyście mogli się o to ubiegać, odsyłam was zarówno do bloga Ślubne Potyczki Prawne, do Kingi, jak i do naszej audycji, którą również znajdziecie na YouTubie Radia Emos. To jest odcinek 12 i tam 40 minut naszej rozmowy na ten temat znajdziecie. Welon i Mucha. Przechodzimy teraz do pytań od naszych słuchaczy. Częściowo już na nie Kinga tutaj odpowiedziała ze mną. Częściowo odpowiedzi na te pytania, które zadaliście, znajdują się w jakby szczegółowym rozwinięciu tych wytycznych, o których przed chwilą mówiłyśmy. Ale kilka z nich wam przedstawimy i postaramy się tutaj wam podpowiedzieć, co zrobić, jakie są wytyczne, albo nie ma w takim przypadku, bo też są takie sytuacje. I jak się zachować? To tak, pani Marta pyta, czy w kościele i w urzędzie wszyscy muszą mieć maseczki i czy młoda para nie musi? Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja bieżącego roku przewiduje obowiązek zakrywania ust i nosa, między innymi w środkach publicznego transportu, w zakładach pracy lub budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury religijnego, czy w obiektach handlowych, więc ten obowiązek co do zasady występuje. Są pewne wyłączenia, jeśli chodzi o
stosowanie tych maseczek. Obowiązku noszenia maseczek nie mają dzieci do 4 roku życia. Nie mają również obowiązku zakrywania ust lub nosa osoby, które przyczyn zdrowotnych nie mogą zakrywać tych ust, bądź innych względów mają trudności z założeniem, zdjęciem maseczki i na przykład osoby sprawujące kult religijny podczas jego sprawowania. Ponadto odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji, komunikacji z osobą głuchą lub głuchoniemą czy spożywania posiłków. Więc co do zasady, ten obowiązek zakrywania ust i nosa w kościele występuje, z pewnymi wyłączeniami, które tutaj przykładowo wymieniłam. Czyli tak czy siak możemy spodziewać się tego, że nasz ślub i tak będzie musiał odbyć się w maseczce? Tak naprawdę tak. Wprawdzie gdzieś na którejś konferencji pojawiła się informacja, że takiego obowiązku nie będzie i niestety nie znalazło to odzwierciedlenia w przepisach. Należałoby tak naprawdę skonsultować się z Urzędem Stanu Cywilnego, w którym miałby się odbyć ślub, bądź z księdzem, który miałby nam udzielać ślubów i dopytać, czy ten obowiązek jest w danym miejscu wymagany. Mm-hmm. Tutaj też na naszym forum pojawiło się kilka takich podpowiedzi, że właśnie warto dogadać się z księdzem i gdzieś na przykład zapewnić większy odstęp między młodymi a resztą gości, żeby oni mogli gdzieś w sposób bezpieczny też dla siebie być w tym dniu bez maseczek. To jest trochę takie obchodzenie tych zaleceń, ale z drugiej strony właśnie pojawia się pytanie, które też tutaj zostało nam przesłane. Czy te zalecenia, to już wchodzi w taki dosyć słynny przypadek przesiadywania premiera w restauracji, są dla nas obowiązkowe? Czy to jest tak, że my powinniśmy to robić, ale nie musimy? Oczywiście mamy do czynienia z zaleceniami, możemy sobie dorzucić więcej obowiązków niż jest nam proponowane. Te zalecenia tak naprawdę to jest pewien kompromis, który został wypracowany z poszczególnymi branżami. Nieprzypadkowo powstały zalecenia stricte dedykowane dla wesel i przyjęć, ponieważ branża ślubna mocno tutaj współdziałała właśnie w zakresie, żeby te zalecenia były możliwe do zrealizowania, więc to, co udało się wypracować, uznaję za absolutne minimum i ze względów bezpieczeństwa powinniśmy te zalecenia stosować. Pani Ines pyta, czy gościom trzeba mierzyć temperaturę przed wejściem na salę weselną? Nie ma takiego obowiązku. Natomiast tak jak już wskazywałam, należy gości poinformować o tym, że na imprezie nie mogą przebywać osoby braćmi udziału, osoby chore, zakażone koronawirusem, przebywające na kwarantannie, izolacji, bądź mające objawy związane z układem oddechowym. Kolejne pytanie jest od pani Katarzyny z Pobiedzisk i pyta ona, czy można kroić tort w sposób tradycyjny, czy musi być on podawany od razu w porcjach, w związku z tym, że na przykład nie może być stworzony taki słodki stół czy bufet szwedzki. Pytanie, czy to jest tradycyjne krojenie tortu, bo dla mnie to krojenie wygląda w ten sposób, że para młoda kroi kawałki dla siebie, plus ewentualnie dla rodziców. Tak wyobrażam sobie tradycyjne, przynajmniej w moich regionach, zakładam, że w innych regionach może to wyglądać troszkę inaczej. Myślę, że to miała na myśli, że ta para młoda kroi ten swój pierwszy kawałek tortu, a dalej zazwyczaj obsługa nakłada resztę. Więc tak naprawdę dalej mamy do czynienia z serwowaniem. Mamy wyznaczoną osobę, która serwuje nam tego, powiedzmy, w cudzysłowie, słodkiego stołu porcję tego tortu, więc jak najbardziej takie nie wyobrażam sobie, żeby wyłączyć możliwość tradycyjnego krojenia tortu. Mm-hmm. Mamy teraz pytanie od pana. Panowie też się interesują i angażują w swoje wesela, to bardzo dobrze. Pan Marcin pyta, jak liczyć odstęp przy stołach i sadzanie osób naprzeciwko siebie lub nie w przypadku okrągłych stołów. Czy okrągłe stoły w ogóle mogą być na weselach? Nie ma nic na temat okrągłych stołów w zaleceniach. Nie ma zalecenia wyłączenia okrągłych stołów, skoro nam nie zabroniono. Dostosujmy te okrągłe stoły, jeżeli chcemy oczywiście z nich korzystać. I pamiętajmy o tym, że przy tych okrągłych stołach, jeżeli posadzimy sobie rodzinę, która mieszka razem, pozostaje nam ten okrągły stół na tych zasadach, które dotychczas obowiązywały. Natomiast jeżeli przewidzimy, że ten stół okrągły nie będzie dla osób zamieszkujących razem, wtedy musimy standardowo obniżyć
tą standardową, przewidzianą liczbę gości dla danego stolika o 20%. No i zasada niezadany vis-a-vis. Jestem w stanie sobie jakoś wyobrazić stół okrągły, żeby to usytuowanie gości w miarę możliwości spełniało zalecenia. Tu dosyć sprytnie podałaś, że właśnie jak jest stolik zazwyczaj okrągły, na 10 osób, no to trzeba go zmniejszyć do 8 osób i te odstępy między gośćmi już i tak są dużo większe, więc jest to jakieś rozwiązanie. Dokładnie. Dobra. Pyta pan Łukasz, czy w związku z pandemią na weselu mogą być fotobudki z różnymi gadżetami, które również zakłada się na twarz? Ani rozporządzenie, ani zalecenia nie wyłączają, nie wprowadzają zakazu prowadzenia działalności związanej z usługami fotobudek. Zalecenia też nie wskazują, jak ta fotobudka miałaby działać. Oczywiście możemy posiłkować się analogicznie innymi zaleceniami dla innych branż. Padły mi w oko zalecenia dla sali zabaw, bo tam mamy do czynienia z małymi elementami, z pluszowymi elementami, czyli takimi gadżetami, które tak naprawdę pojawiają się nam gdzieś przy tych fotobudkach. Wiemy, jaki jest cel, mamy zminimalizować tak naprawdę ryzyko zakażenia, więc te fotobudki możemy sobie wprowadzić, oczywiście zachowując odległość między osobami czekającymi w kolejce do tej fotobudki, a ponadto warto stosować takie gadżety, których struktura, materiał pozwala na ich dezynfekcję, tak żeby osoba, która obsługuje tą fotobudkę, miała możliwość dezynfekowania tych przyrządów, a nasi goście bezpiecznie z tych gadżetów mogli korzystać. Tutaj też zwracam uwagę na to, że do zasady przy tych fotobudkach znajdują się osoby, które obsługują, więc tak naprawdę my nie dotykamy tej fotobudki, tylko jest jedna osoba do obsługi. My co najwyżej mamy kontakt z gadżetami. Więc wybierzmy takie gadżety, które można zdezynfekować i dezynfekujmy je, to znaczy tak naprawdę usługodawcy, tak żeby nasi goście bezpiecznie mogli z tej fotobudki korzystać. O właśnie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Welon i Mucha. Wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy przy pytaniach od słuchaczy na temat ślubów w czasie pandemii. Kinga Tesko, radca prawny, odpowiada na te wasze pytania. I kolejne pytanie jest od pani Moniki. Czy w łazienkach można stawiać koszyczki ratunkowe? Myślę, że to pytanie pojawiło się pewnie przy okazji tych wytycznych, że te łazienki mają być co godzinę odkażane, dezynfekowane itd., itd., ale czy tam coś było o koszyczkach ratunkowych i różnych rzeczach, które stoją często w łazience? Nic na ten temat nie ma, więc jeżeli naprawdę bardzo chcemy te koszyczki ratunkowe przewidzieć dla naszych gości, to warto, aby znajdowały się w nich takie produkty, które będą zapakowane pojedynczo, tak żeby każdy mógł sobie zabrać tą rzecz jedną, niekoniecznie otwierał całe opakowanie. I produkty, które ewentualnie dałoby się zdezynfekować w czasie tej ogólnej dezynfekcji łazienki. Mm-hmm. Tutaj pytanie kolejne, które pojawiło się od kilku osób i najwyraźniej jest to dosyć realny problem. Co w sytuacji, kiedy na przykład mamy już dozwolone te wesela od 6 czerwca, a sala odwołała nam wesele, ponieważ nie może skompletować obsługi? I czy wówczas powinna nam zwrócić pieniądze, pozwolić na zorganizowanie wesela w innym terminie? I co wtedy z zespołem, fotografem, innymi usługodawcami, którzy na przykład są gotowi wykonać usługę w tym terminie? Zakładam, że umowa z salą przewiduje obowiązek, że to na właścicielu sali ciąży obowiązek zapewnienia tej obsługi. Jeżeli tak, to do niewykonania umowy dojdzie z winy właściciela tej sali, a zatem strony, która zadatek wzięła, czy tam zaliczkę wzięła. Co do samego zwrotu zadatku czy zaliczki, oczywiście należy w pierwszej kolejności sięgnąć do treści zawartej umowy. To w niej znajdziemy odpowiedź na to, czy ona będzie podlegała zwrotowi, czy nie będzie podlegała zwrotowi. A w razie wątpliwości oczywiście zalecam konsultację sprawy z prawnikiem, ponieważ ja niejednokrotnie spotkałam się z postanowieniami umownymi, które albo były postanowieniami niedozwolonymi w relacjach z konsumentami, albo okazywało się, że niby literalnie zastrzeżony w umowie zadatek okazywał się ostatecznie zaliczką. Jeżeli natomiast nic na temat tej umowy nie mamy, na temat zadatku, to oczywiście sięgamy do przepisów kodeksu cywilnego i tutaj przepisy stanowią, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek
zachować, a jeżeli sama go dała, możesz żądać sumy dwukrotnie wyższej. Czyli to do zasady, jeżeli ten obowiązek będzie, to obowiązek zapewnienia obsługi w odpowiedniej liczbie będzie ciążyć na stali weselnej i ona nie będzie w stanie wykonać tej umowy, to do niewykonania umowy dojdzie z winy sali weselnej. Więc tutaj pojawi się tak naprawdę obowiązek zwrotu dwukrotności zadatku, jeżeli taki zadatek został zastrzeżony. Ale tak jak mówię, każdy przypadek należałoby interpretować indywidualnie, sięgnąć do zawartej umowy z właścicielem stali i na jej podstawie oceniać sytuację danego podmiotu. Jeżeli okaże się, że z przyczyn zawinionych przez drugą stronę nie dojdzie do wykonania umowy, przez co my poniesiemy szkodę, bo na przykład utracimy zaliczki płacone innym usługodawcom, pojawią nam się roszczenia odszkodowawcze w stosunku do takiej stali. Warto zatem porozmawiać, może z właścicielem stali, może uda nam się zapewnić w jakiś sposób brakującą obsługę, tak żeby ta umowa mogła być realizowana. Mm-hmm. Tutaj ja również zachęcam bardzo, żeby zawsze się dogadywać, no bo to zawsze działa w dwie strony. Tak samo jak państwo młodzi mogli nie zdążyć załatwić dokumentów, żeby mógł odbyć się ślub, bo na przykład urzędy były zamknięte. No tak samo sala może mieć problem ze skompletowaniem załogi, dlatego bądźmy dla siebie wyrozumiali i elastyczni, no bo to dla wszystkich są bardzo trudne sytuacje, niestety. Dobrze, pytanie od pani Pauliny. Czy na poprawinach można serwować dania z wesela, które zostają po uroczystości, na przykład ciasta, mięsa, które są odgrzewane na drugi dzień? To jest ciekawy temat, bo tak naprawdę niezależnie od tego, czy mamy koronawirusa, czy go nie mamy, jeżeli decydujemy się na serwowanie rzeczy, które zostały nam z poprzedniego dnia, to musimy mieć pewność co do tego, że te produkty były w sposób właściwy przechowywane, że nie doszło do zepsucia tych produktów, że one mogą być w sposób bezpieczny zaserwowane naszym gościom kolejnego dnia. Więc tak naprawdę musimy to bezpieczeństwo oceniać sobie właśnie przez pryzmat tego, czy to było właściwie przechowywane jedzenie, czy niewłaściwie, czy to jest bezpieczne, czy nie. Przyznam, że spotkałam się z orzeczeniami sądów, które dotyczyły zatruć na weselach i odszkodowania z tego tytułu. Dlatego warto podejść do tego tematu rozsądnie, niezależnie od tego, czy mamy koronawirusa, czy go nie ma. Mm-hmm. Pani Karolina pyta, czy na weselach mogą być kontrole policji albo sanepidu? Znany jest nam przypadek kontroli w czasie, kiedy był całkowity zakaz organizacji imprez, kontroli przez policję. Nie da się wykluczyć, że taka kontrola się pojawi i że pewne konsekwencje również mogą zostać nałożone na organizatorów, więc bądźmy rozsądni w tym, jakie ostatecznie decyzje co do stosowania zaleceń podejmujemy. Pisze do nas kolejna osoba, pan Sebastian, znowu pan. Jednak panowie się angażują, bardzo mnie to cieszy. Mam tutaj zapisane państwa imiona z maili czy z numerów telefonów, z których pisaliście do nas SMS-y. I pan Sebastian pyta, mamy wykupioną podróż poślubną za granicę w lipcu i nie wiadomo, czy będziemy mogli polecieć. Czy biuro podróży powinno oddać nam pieniądze? Dodaję jeszcze do tego, że sami państwo młodzi boją się lecieć i nie mają już ochoty na taką podróż ze względów bezpieczeństwa. I pyta, jak zrobić, albo właściwie co może on jako konsument w tym przypadku zrobić, żeby nie stracić pieniędzy? Czy, jak przypuszczam, nie wie, czy może lecieć, no bo granice nie są otwarte, nie wie, czy może lecieć, bo nie wie, czy biuro podróży w ogóle zorganizuje tę podróż i w sumie sam to by chętnie nie poleciał, bo się boi. I co tutaj robić? Czekać, odwoływać? Jak to zrobić, żeby w miarę wyjść na prostą z tej sytuacji? Oczywiście zacząć musimy tak naprawdę od tego, jaka jest umowa, zapoznać się z treścią tej umowy. Natomiast przepisy ustawy o imprezach turystycznych przewidują pewne możliwości związane z odstąpieniem przez nas jako nabywających usługi turystyczne od umowy i sytuację możliwości wypowiedzenia umowy przez organizatora. Jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przez nas jako konsumentów, możemy od takiej umowy odstąpić, jeżeli w miejscu docelowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności.
gdybyśmy mieli w naszym miejscu docelowym na przykład sytuację taką, że tam mamy cały czas tą tendencję zwyżkową zakażeń. Jest dość ryzykowne tak naprawdę korzystanie z bezpiecznego urlopu w tym miejscu. Możemy próbować powoływać się na te okoliczności i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wypowiedzieć umowę może nam też samo biura turystyczne, również w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Te okoliczności tutaj w tym przypadku mogą być związane albo właśnie ze stanem epidemii, albo związane z tym, że nie ma możliwości bezpiecznego zapewnienia transportu, bądź z odwołaniem lotów, który miał obsługiwać dany wyjazd, więc tutaj tak naprawdę trzeba na to zwrócić uwagę. Oczywiście w takim przypadku, jeżeli dojdzie czy to do wypowiedzenia, czy do odstąpienia od tej umowy, oczywiście dzieje się to bezpośrednio, te pieniądze, które wpłaciliśmy, powinny nam zostać zwrócone, chyba że zdecydujemy się na to, że przyjmiemy voucher na usługę, który będziemy mogli wykonać, zrealizować w przeciągu roku. Mhm. Czyli zasadniczo w tej sytuacji najlepsza będzie cierpliwość, czyli poczekać, zobaczyć, czy biuro podróży i tour operator sami nie będą musieli odwołać naszego wyjazdu, a w razie czego obserwować sytuację i ewentualnie gdzieś tam powoływać się na trudną sytuację w danym miejscu, o ile taka jest. To też trzeba podkreślić. Dokładnie. I tutaj też zwracam uwagę na to, że jeżeli już dojdzie do tej sytuacji, że pieniądze będą nam zwracane, biura turystyczne będą mogły skorzystać z wydłużonego czasu do zwrotu tych pieniędzy, które zostało przewidziane tak zwanymi tarczami antykryzysowymi. Te pieniądze po prostu koniec końców mogą trafić do nas później. Dobrze, to były mniej więcej te najważniejsze pytania, które wybrałam tutaj do opracowania na naszej antenie. Razem z radcą prawnym Kingą Tesco, współautorką bloga Ślubne Potyczki Prawne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i słuchacze też na pewno Ci dziękują za wyjaśnienie tych wszystkich kwestii, bo tylu pytań to już naprawdę dawno nie dostaliśmy. Widać, że te kwestie wszystkich interesują i gdzieś tam ludzie po prostu nie wiedzą, co się dzieje, bo to wszystko jest nowe, niepewne, nie do końca sprecyzowane, więc tym bardziej ogromne podziękowania za udział w audycji. Dziękuję uprzejmie i życzę wszystkim bezpiecznych przyjęć. Nie dajmy się zwariować, niech to będzie bezpiecznie, niech to będzie z zaleceniami, które naprawdę zostały wypracowane przez branżę ślubną, przedstawicieli branży ślubnej. Wydaje mi się to w pełnym zakresie, więc stosujmy się do tego i bawmy się bezpiecznie. Raz jeszcze Ci dziękuję, a naszym słuchaczom mówię do usłyszenia następnym razem. Welon i Mucha.